Pętla drogowa w Ciechanowie to wciąż wielkie nadzieje na odkorkowanie miasta. Jej otwarcia z niecierpliwością oczekują chyba wszyscy. Zapytaliśmy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Ciechanowskiej Komendy Policji o ostatnią kolizję, jaką miała miejsce na oddanym do użytku fragmencie pętli. Jeśli chodzi o pętlę miejską, to powiem szczerze, że my jako policjanci, szczególnie policjanci ruchu drogowego, to czekamy z utęsknieniem za tą pętlą, kiedy ona będzie w końcu w całości oddana, ponieważ no, przez te prace, które związane są z tą pętlą, raz, że są bardzo duże utrudnienia w ruchu drogowym na terenie całego miasta, a poza tym no, ta pętla, taki był jej cel, że rozkorkuje nam tutaj, szczególnie centrum, w Śródmieście miasta, że ten ruch pojazdów ciężarowych będzie skierowany właśnie na tą pętlę, natomiast tutaj zmniejszy się obciążenie dróg w centrum miasta. Zdarzeń na pętli na razie odnotowaliśmy tylko jedną kolizję drogową, która miała miejsce 26 marca tego roku. No i była ona spowodowana przez nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego, który kierował pojazdem osobowym, będąc w stanie trzeźwości, miał 2 promile alkoholu. To było stwierdzone w urządzeniu elektronicznym. Także to nie było, to zdarzenie nie było związane no, z jakimiś tam złymi warunkami panującymi na tej pętli, tylko po prostu spowodowane było przez tego uczestnika ruchu drogowego, który znajdował się w stanie trzeźwości. O samej pętli komisarz mówi tak. Jeśli chodzi o samą pętlę, to generalnie nie mamy jakichś tam większych zastrzeżeń, co jak na razie przynajmniej, bo nie została ona tak pozytywnie, będziemy mogli ją ocenić w całości, kiedy ona będzie funkcjonowała. Natomiast jedyne, co nam się w tej chwili rzuca w oczy, to, że nie bardzo mamy tam miejsca do przeprowadzania kontroli drogowych, czyli nie ma takich jakichś zatoczek, takich wolnych, nie będących zatokami autobusowymi, w których można było w sposób bezpieczny skontrolować pojazdy, szczególnie chodzi tu o pojazdy ciężarowe. Taki pojazd ciężarowy, jeżeli byśmy go zatrzymali na pasie ruchu, no to on zablokuje cały ruch na pętlę, przynajmniej w jednym kierunku. Druga sprawa to też tutaj jeszcze chyba nie, na dzień dzisiejszy z tego co wiem, to nie jest uruchomione na całym odcinku oświetlenie nad pętlą, czyli są odcinki, gdzie jest po prostu ciemno. I to nam też tutaj mieszkańcy zgłaszają, ale my na to w tej chwili nie mamy wpływu, wiemy, że tam są jakieś perturbacje z rejonem energetycznym, tam to nie jest wszystko jeszcze do końca oddane. Natomiast pod względem tam oznakowania, no to wtedy nie widzimy żadnych tam jeszcze zastrzeżeń większych, mówię, jak będzie to w 100% oddane i być może pojawią się jakieś zdarzenia, jakieś problemy, które nam jakby naświetlą spojrzenia na ten problem, kiedy będziemy mogli zobaczyć, że faktycznie coś można było zrobić inaczej. Mamy sobie takie uprawnienia, że będziemy wnioskować do inżynierii miejskiej na przykład jakieś zmiany, czy to właśnie w oznakowaniu pionowym, poziomym, czy jakieś inne montowanie jakichś innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które można by było zamontować, które by poprawiły bezpieczeństwo na terenie tej pętli. Pętla wąska i ciasna, więc o kolizję nie trudno. Dobrze, że ronda w drogach krajowych muszą mieć przejazd przez ich środek. Uratuje to być może jakiś ciężki pojazd przed położeniem się na przyciasnym rondzie.